Szanowni Państwo, w 2010 roku z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tym dniem jest 1 marca, nie jest to przypadkowa data. 1 marca 1951 roku zostali zamordowani w więzieniu w Mokotowie członkowie 4 Zarządu Stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość. Wśród tych członków był także pułkownik Łukasz Ciepliński, urodzony w Kwilczu, niedaleko naszych Szamotuł. Proszę Państwa, pozwolą Państwo, że ja przeczytam krótki fragment grypsu, który pułkownik Łukasz Ciepliński skierował do swojego syna. Niestety nie mógł pisać listów, mógł tylko użyć grypsu i z niego skorzystał. Odbiorą mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak, za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać. Żegnaj, mój ukochany, całuję do serca Tulę, błogosławie i królowej Polski oddaję. Ojciec. Drodzy Państwo, do 1963 roku, kiedy zginął ostatni żołnierz, poległo kilkanaście, a niektórzy mówią nawet o kilkudziesięciu członkach zbrojnego podziemia. Oddajemy dzisiaj im cześć. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Dziękuję bardzo. Zapraszam na okolicznościowe spotkanie do naszego biura przy Poznańskiej 1. Chcemy spotkać się tutaj w Szamotułach jako żołnierz wyklęty. Wyklęty to jest powiedzenie takie nieco brzmienie pejoratywne, właściwie wyklęty, niezłomny się określa obecnie tych żołnierzy. Skąd to się wzięło u mnie? Jako uczeń szkoły średniej w Trzciance założyliśmy organizację o charakterze antykomunistycznym. Przez półtora roku działaliśmy. Nie będę mówił o całej działalności, bo dużo by było do opowiadania, ale w każdym razie po półtora roku Urząd Bezpieczeństwa nakrył nas, posadził do ciupy. Ja dostałem wyrok 6 lat więzienia. Z tym, że nie chcę mówić o śledztwie. W śledztwie przychodziłem w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu. To było ciężkie śledztwo. Szczegółów nie opowiadam. Chcę jeszcze dopowiedzieć Państwu, że ja, to już był mój drugi wyrok. Miałem wtedy 17 lat. 18, właściwie jak już był wyrok czytany, to skończyłem 18 lat. Miałem jeszcze raz przyjemność, obecnie mówię przyjemność, być oskarżonym jako 15-latek za to, że ubowiec znalazł u mnie w kieszeni wiersz pod tytułem Pieśń Wygnańców z Ojczyzny. On w tej chwili, ten wiersz jest w internecie rozpowszechniony. Za samo posiadanie tego wiersza 15-latek otrzymałem 2 lata poprawczaka w zawieszeniu. Dla porównania podaję, że zbrodniarz Kiszczak też otrzymał 2 lata w zawieszeniu za swoje zbrodnie. Proszę Państwa, tak króciutko charakterystyka mojej osoby. Mieszkam w Kazimierzu. W Kazimierzu jestem związany już od 50 lat. Pracowałem tam, tam poszedłem na emeryturę i w tej chwili dożywam resztek swoich dni.
Mówimy dzisiaj o żołnierzach wyklętych z innych regionów kraju. Szamotuły po roku 1945 na terenie Otorowa i Krzeszkowic miały 15-osobowy oddział AK. Ten oddział AK na początku lat 40. wykonał rozbicie więzienia szamotulskiego, wypuścił wtedy wszystkich więźniów. Co się stało z tymi ludźmi, z tymi akowcami, którzy to wykonali? Otóż, kochani, z tych ludzi pięciu dostało się w ręce NKWD, ale dopiero na jesień tamtego roku wykonali na żołnierzach radzieckich wyrok śmierci za gwałt na polach, na kobietach w Krzeszkowicach. Ci żołnierze trafili do naszej milicji, która teraz, tam jest dzisiaj szkoła muzyczna, zostali zamordowani strzałami w tył głowy. Pięciu z tych ludzi zostało zamordowanych. Zostali pochowani pod betonem na podwórzu naszej dzisiejszej szkoły muzycznej. Przy okazji posadowienia fundamentów tamtej szkoły, auli właściwie tej szkoły, te kości zostały wykopane. Była tam prokuratura. Do dzisiaj ta sprawa nie ujrzała światła dziennego. Do dzisiaj nikt tej sprawy nie próbował wyjaśnić. A drugą sprawą jest to, co stało się z pozostałą dziesiątką tamtych akowców. Także szamotuły również nie są wolne od takich rzeczy. Był ofiarą tamtego okresu również mój ojciec za odbudowanie posągu świętego Walentego w Jastrowie. Zostali w niedzielę zabrani do naszej komendy, pobici i na drugi dzień przywiezieni. Po latach sobie zdałem sprawę właściwie, co się stało. Ale to były takie czasy. Nie wolno o nich zapomnieć.